tylko cię zobaczyłem wtedy u mnie, pomyślałem, że ten to ma jaja. Do tej robótki zdecydowanie potrzebuję kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy. Za każdym razem, kiedy Kelly prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. A taki jest plan. Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliłowi. Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej. A tak dokładniej? No więc jest taki zespolik, Askrax, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają to swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, ale kto tam nie robi kariery? A teraz podpisały kontrakt na amerykańską trasę. I chcą ją reklamować coverem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił w wała. No dobra, ale masz z tymi laskami problem, bo... Serio? Nie widzisz, co tu się odpierdala? Ale chuj z tym, to teraz nieważne. Zrozumiesz wkrótce. Teraz posłuchaj, co zrobimy. Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Askrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty. Kelly, biorący sprawy w swoje ręce, kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc dupę nad basenem. Ciekawe, co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu. No, jesteśmy. Bagażnik, wyciągnij graty stamtąd. No, no. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie Esz. No, bierz się do roboty. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comę, tę DJ-kę? Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korps biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Rozłóż ją tutaj. Dobra, chowaj się. Szybko! A teraz co? Czekamy. Automatyczne moduły, kolce puste w środku, żeby lepiej kontrolować zatrzymywany pojazd. To jest policyjna kolczatka. Granaty zresztą też. Skąd to masz? Z tego samego źródła, co designerskie prochy, nieopatentowany jeszcze model audiovoxu i świeżutkie melony Jubari. Czarny rynek. Fani. No i jest, jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Pojebało was? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi. Rączki przed siebie. Wysiadaj, gleba! Człowieku, posłuchaj! Na ziemię mówię! Ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa.
Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Nie wierz się tak. I bez głupich pomysłów. Co jest w środku? To twój dzień, Kerry. Skrzynię ze sprzętem muzycznym. Miksery, kolumny, perkusja, kilometry kabli. Zajebiście, złoty strzał. No, spadajcie, panowie. Nie oglądać się za siebie. Halo, spierdalać mówię! A teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastyku. Ty tu jesteś szefem. Rozwal ją. Zajebiście. Dobra robota, Vi. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Steroryzowaliśmy dwóch gości, spaliliśmy ciężarówkę. Kerry, ty chcesz iść w ślady Johnego? Zabawić się w terrorystę? Moje ślady? Kurwa, proszę cię. Kerry ma krótki zapłon, ale zero dynamitu w duszy. Wszystko tak spłycasz? To, co dla ciebie jest aktem wandalizmu, dla mnie jest wyrazem artystycznego protestu. A tak naprawdę? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę? Jebane bez talencia. Sukces! Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Tak się właśnie załatwia sprawy w Night City. Szacun. No, wreszcie mnie rozumiesz. Dzięki. Gliny, spierdalamy. Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Do najbliższych jednostek. Podejrzany wciąż Kurwa, jest w sektorze. Ostatni raz uciekałem gliniarzom w 2020. Razem z Johnem zresztą. Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas nie dopali. Ci też nie mają szans. Jeszcze nie otwieraj szampana. To nie koniec, siedzą nam na ogonie. No to się ich pozbądźmy. Szybko, ładnie się robię. Dalej, chujki! Zgubiliśmy ich. Wydałem na ciebie sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, podwieź mnie teraz na Carnita Street. Kerry Eurodyne jada w tanich barach? Chłopie, tu dają najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam. Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłem.
Jak zaczynaliśmy z samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. Latają, kręcą semki, trują ludzi. To się dzieje już od pół wieku. Samochody też trują. Hej, Rachel. Dzień dobry, panowie. Kojarzę tę dziurę, te zapachy. Ale skąd? Miało być spokojnie. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Eurodyne, to co zwykle? Mhm. Podwójne espresso, jamajskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Cholera. Dopiero teraz schodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz... Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? Powiem ci tak. Jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy. Bo jeśli nie... Kurwa... Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No... Johnny uważał, że odchodzę z samuraja dla kasy i dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smyczy. Aha, a z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać? Może się jeszcze dobrze nie znamy, ale zaufaj mi. Masz duszę i jaja rockerboya, Kerry. Dzięki. To miasto pożera tych, co chodzą na skróty. Ty przetrwałeś. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Może masz rację, stary? Muszę się zbierać. Dzięki za... No wiesz... Nie ma za co. Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. Niech będzie. Pracuję dla Jeffersona i Elizabeth Perales. Przyszły burmistrz węszy przy śmierci poprzedniego? Ciekawe. Mam jeszcze parę innych informacji. Równie ciekawych. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę.
Marga. Hej, chyba ktoś do ciebie. O co chodzi? River Ward? To ja. Jesteś V, prawda? Mój partner, detektyw Han. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Raina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra. Rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. No, to słucham. Detektyw Han nie przepada za Edgerunnerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. No, poza swoją córką. Podobno chcesz rozmawiać. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Wiesz co? Han miał rację. Tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, jak chcesz. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział. Jeszcze przed złożeniem zeznań. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? Też bym nie chciał. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Chorwat. Albo właściwie, żeby do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. Powiedziałeś my. Ta sprawa mnie dręczy. Podejrzana jest choćby sama prędkość, z jaką ją zamknięto. Ty wywiążesz się ze zlecenia, a ja znajdę dowody, które przekonają mojego szefa, że śledztwo trzeba wznowić. Obaj zyskujemy. Więc? Dokąd jedziemy najpierw? Jedźmy do pracodawczyni. Też mi się wydaje, że gościa, którego stać na tyle chromu, ile on na sobie nosił, stać też na leki antypsychotyczne. Trzeba to zbadać. Okej. Okay. 90% czasu detektywa spełza na gadaniu. A co robisz przez pozostałe 10% czasu? Raporty piszę. No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Christine Markow, 42 lata.
W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. No, i w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. Wi. Nie wiem, która to będzie. Musimy popytać. Zacznę z lewej strony, ty z prawej. Nazywasz się Kristin Markow? Nie, ale wiem, kto się nazywa. Stoisko z techniką. Tam, po drugiej stronie. Gdzie jest? Kupujesz coś? Jak nie, to... Eksplozja smaku! Kristin Markow, mamy parę pytań. Gliny? Jak się skończy? Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Chorwata. Podobno tu pracował. Pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Chorwat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie AV-kę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrad. Kiedy Chorwat zaczął się dziwnie zachowywać? Dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi. On nigdy nie był tak całkiem do końca normalny. Ale powiedzmy, że Chorwat sprzed odsiadki i Chorwat po, to dwóch całkiem różnych Chorwatów. No i co takiego mówił? Rajn do złamanych chuja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rain przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czyhali. A najbardziej czyhał Lucius Rain. Naprawdę nic ich nie łączyło? Wytęż pamięć. Chorwat lubił szybkie pieniądze. Przecież nie poszedł siedzieć za nic. Pracował dla różnych ludzi. Może mieli z Rainem wspólnych znajomych? To wszystko... Głoszycie mi klientów. Ktoś wreszcie się na nim poznał. Chorwat miał sponsorów. Wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Teraz może się wydawać, że nic nie wskuraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal... Skąd bierzesz te wszystkie rzeczy? Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrował na przy klimatyzatorze. Mieszkamy typa o Polacy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? I celowe spowodowanie śmierci? Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. Tiancza, jedyny napój o smaku. Policyjny samochód. Kto porikolo, kurwa? O, świetnie. Zajmę się nimi. Jo, ty kompadzi. Zejdź mi z drogi, Lag. Twój kumpel siedzi i nieprędko wyjdzie. Tygrysy, wypierdalać. Wypierdalać! No to jazda! Nie tak, no kurwa! Thank you.
Cholera, V. Mówiłem ci, że to załatwię. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? A jak myślisz? Jestem gliną. Dobrze, że się nie skończyło zabójstwem. Będzie mniej papierologii. Pogadam jeszcze z moim informatorem o tym twoim klubie. Red Queen's Race. Rozumiem, że ty też nie odpuszczasz. A skąd? Jedziesz ze mną? Pojadę z tobą. Radio Wechselstrom. The Voice of the Machine. Facet pracuje w tym sklepie. Ty z nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Przecież to twój informator, nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. Dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientelę, jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest tchórzem. Idealna kombinacja. No dobra, to czekaj.